Siemanko mordeczki, tutaj ja Tomoben i mama Annika. Witamy Was w programie Vega Sama. Dzisiaj zajmiemy się wegańskim serowarstwem. Dwa serki. Tutaj mamy z mąki z ciecierzycy. Będzie tofu. I ze słonecznika. Twarożek. Także do roboty. Okej, to najpierw sok z cytryny do tego twarożku słonecznikowego. Na szklankę to będzie odpowiednio, na szklankę namoczonego słonecznika to będzie, ile mamo? 6 łyżek na szklankę, tak? Mhm. Tak. Tutaj akurat mamy 5, na... 5 może być. Dobra, 5 do 6. A jakby był ten twarożek na wytrawnie, można by dodać rozmarynu, który akurat tam sobie rośnie. Ale prawdopodobnie nie będziemy robić na wytrawnie, tylko neutralnie. 2, 3, 4, no, 5. Okej, czyli około 6. 5,5 łychy. Szklanka słonecznika, tak. To będzie właśnie na szklankę słonecznika. Co to jest? Okej, odmierzamy szklankę. Szklanka słonecznika do tej cytrynki. I blendujemy. Skoro mamy podwojoną ilość, to oczywiście 2 łyżki płatków drożdżowych. Około 6 łyżek wody, tak? Mhm, tak jest. Może raz. Okej. I teraz robimy na wytrawnie resztę. Sól himalajska, pieprz i zaraz damy rozmarynu. Kilka igiełek i oczywiście trzeba je porwać, żeby oddały najwięcej smaku. I proszę bardzo, mamy 2 serki. Nawet się troszeczkę różnią kolorystycznie. Włożymy do lodówki na troszkę. Tak jest. Spróbujesz? Jasne. Okej, daj mamo tego. Wow. Dobry kurde. A ten na słodko? Czuć mocno rozmaryn. I
Idealny będzie do naleśników. Pyszny. Mhm.